No, ten farsz tutaj pasuje idealnie do tego ciasta serowego. Witam serdecznie. Dziś zrobimy sobie roladę serową z nadzieniem pieczarkowym. Oczywiście tam będzie jeszcze kapusta kiszona, czyli to będzie taka wkładka zamiast krokietów do barszczu na przykład wigilijnego. Więc ja Was serdecznie zapraszam na przepis. Jak widzicie, już tutaj mam ser. To jest ser, to jest akurat gouda. Zwykła, najzwyklejsza gouda. Jest tego 600 gramów i muszę to zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Jak już mam ser starty, dodaję tutaj 4 jajka. Następnie dodaję 3 łyżki majonezu, takie porządne łychy. Do masy dodaję tylko łyżeczkę czerwonej wędzonej papryki i połowę łyżeczki pieprzu i połowę łyżeczki soli. Ok, teraz wszystko muszę bardzo dokładnie wymieszać na jednolitą masę. Najlepiej łyżką, chwilę to potrwa, parę minutek, ale na pewno składniki zaraz się szybko połączą. Jeżeli nie chce Wam się takiej ilości sera ścierać na tarce, możecie to zrobić nawet na maszynce do mielenia mięsa. Będzie tylko lepiej, szybciej. Także taką masę musimy uzyskać. Zobaczcie, tak to wygląda. I teraz piekarnik już mam rozgrzany do 180 stopni z funkcją termoobieg, grzanie dół i termoobieg. Tutaj mam blachę poszykowaną. Wyłożymy ją sobie papierem, tą świecącą stroną do góry. Wykładam całą masę tutaj na ten papier właśnie i muszę tutaj to równo rozprowadzić, równą taką warstwę na całą blachę. Więc nie śpieszymy się, powolutku. Nie może być żadnych dziur, musi być to, może być cienko, ale musi być to równa powierzchnia. Jak widzicie, robota bardzo prosta. Bardzo ważne są brzegi. Ok, tak to wygląda. Ja to teraz wrzucam do piekarnika na 20 minut. 180 stopni, grzanie dół plus termoobieg. Więc teraz przygotujemy sobie farsz do naszej rolady. Farsz będzie taki jak do krokietów, taki zwykły farsz, po prostu zaraz Wam pokażę, jak taki farsz przygotować. Mam tutaj pół kilograma kapusty kiszonej. Musimy ją pokroić. Ten sok, który tutaj mam, wlewam od razu do garnuszka i w tym garnuszku będę to sobie przygotowywał. Muszę tą, po prostu tą kapustę obgotować, żeby nie była taka twarda. Pokroić w ten sposób, poprzek. No i gotowe. Proste, proste. Dobra, przekładam tą kapustę do garnuszka. Czy tam do rondelka. Bo to taki mały w sumie. Ok, w ten sposób. No i teraz na wierzch układam dwa liście laurowe. I tutaj w to miejsce ziele angielskie, 4 kuleczki. Dolewam tutaj szklankę wody, przykrywam i na wolnym ogniu 20-30 minut niech ta kapusta troszeczkę nam zmięknie. Ale dlaczego układam do tak góry te liście laurowe i ziele angielskie? Z tego względu, że to parując, to ten aromat i tak to odda tej kapuście i smak, ale będę mógł je szybko później znaleźć, bo są na samej górze. Więc stawiam to na kuchenkę gazową, a my zajmiemy się przygotowaniem reszty składników. Więc na początek potrzebujemy do tego cebulę. Jedna cebula, pokroję ją szybko w kostkę.
cebula pokrojona. Teraz wezmę sobie blender, bo tak będzie szybciej. Blender już przygotowuję. Do tego mam pieczarki. Pieczarek mam 800 gramów, słuchajcie. Już są umyte. I teraz muszę je tylko sobie zetrzeć na sicie o grubych oczkach. Lub też możecie to zrobić ręcznie, ale ręcznie to mi się nie chce za bardzo, bo to za długo czasu trwa, a po drugie mam takie małe i je się bardzo źle trze na tarce takiej zwykłej, bo można sobie szybko opuszki zetrzeć wraz z tymi pieczarkami. Dobra. No i wrzucam. Jeżeli cokolwiek robicie z pieczarek, szukajcie pieczarek tych takich brązowych w sklepie. Nie używajcie tych, no może używajcie tych białych najbardziej, tylko że te brązowe i mają lepszy smak i później po wysmażeniu też moim zdaniem mają też lepszy kolor, więc warto używać tych brązowych, ale z smaku na pewno są dużo lepsze. Najbardziej lepszy aromat mają, bardziej taki pieczarkowy. Teraz tak, zobaczcie co ja tutaj mam. A na kuchence jest boczek, który robię na kolejny przepis. On na razie jest gotowany w bulionie, w pysznych przyprawach. On później będzie pieczony, ale nie o tym mowa. Tutaj mam kapustę, ona już jest miękka, taka na wpół miękka. No i tutaj mam przygotowaną patelnię, na której będziemy smażyć farsz. Dobra. Odpalam gaz pod tą patelnią, pod kapustą wyłączę już, już niech się więcej nie gotuje, wystarczy. No i ja będę to robił na maśle, więc dodaję tutaj trochę masła, powiedzmy z półtorej łyżki. To jest masło klarowane, zwykłe masło. Zwykłe masło klarowane, o w ten sposób. Dobra, niech tutaj się ono roztopi. Tutaj mam liście laurowe i ziele angielskie, to ja to wyciągam z tej kapusty już od razu. Dzisiaj tak robię chaotycznie te przepisy, robię dwa od razu i to tak wszystko, wiecie, muszę jakoś zgrać. Zgrać ją. Ok, no i ziele angielskie, liście laurowe, wszystko już jest wyciągnięte. Teraz czekamy, a kapustę już sobie pokroiłem na początku, jak widzieliście, więc już nic nie muszę z nią robić. Wody, tu też już prawie nic nie ma, tam troszeczkę na dnie, to w sumie mogę to włączyć. I niech to się jeszcze chwilę pogotuje. Woda odparuje z tego i już będzie po prostu taka bardziej, nie wylejemy tej wody, po prostu ją zużyjemy w ten sposób, że sama woda odparuje, a smak zostanie. Więc niech się tutaj to jeszcze pogotuje. Ona, moment, odparuje ta woda. Choć jej naprawdę dużo nie ma. Ale lepiej wodę odparować, żeby smak został, niż wylewać cały smak z wodą, prawda? Dobra, koniec gadania o tym. Tutaj roztapia nam się masło. No i teraz tak, masło się tutaj nam już roztopiło, patelnia jest nagrzana. Wrzucam cebulę i smażę do zeszklenia. Jak już cebula się nam zeszkli, teraz dodajemy pieczarki. I teraz spokojnie możemy to porządnie posolić. Jakąś tam, powiedzmy, łyżeczkę soli dodałem do tego, bo pieczarek jest bardzo dużo, jest 800 gramów, ale to się wysmaży, będzie tego mniej, więc nie można też przesadzać z solą. Do tego kapusta kiszona jest słona i kiszona, ale jest na pewno słona, więc nie dodajemy zbyt dużo soli. No i smażymy na dużym ogniu, żeby to jak najszybciej ta pieczarka się usmażyła, puściła wodę i ta woda musi nam odparować. Za chwilę wejdzie jeszcze kilka przypraw, ale bardzo, bardzo prostych, więc nie przejmujcie się, lecimy dalej z przepisem. Pieczarki zaczynają puszczać wodę, więc dodaję małą łyżeczkę pieprzu czarnego, łyżeczkę pieprzu ziołowego i dwie łyżeczki papryki słodkiej, mielonej. No i teraz czekam, aż ta woda po prostu nam odparuje z tych pieczarek, więc dalej to smażymy. Widzicie, co tu się dzieje. Ta woda za chwileczkę nam odparuje.
No i zobaczcie, tu już się duża część wody wysmażyła. Jeszcze jest jej trochę, ale spoko. Wrzucamy teraz kapustę. Mieszamy to razem. I wszystko smażymy. Tak długo, aż woda faktycznie całkowicie nie wyparuje. W tym czasie kapusta już całkowicie nam zmięknie. Zaprzyjaźni się z grzybami i to będzie świetny, naprawdę świetny, świetny farsz. Bardzo prosty farsz, jak widzicie, to jest proste gotowanie. Ok, i niech to teraz wszystko razem się tutaj gotuje i odparowuje nam ta woda. To musi po prostu być takie bardziej już suche, bo potrzebujemy to zawinąć właśnie w tą roladę, więc nie może to być tak jak w tym momencie, musi to być bardziej suche. Dobra, to smażymy to jeszcze myślę 15 minut maksymalnie i widzimy się za chwileczkę na stole. No i zobaczcie, jak to ciasto świetnie wygląda, jak ten ser się świetnie wyciąga. Musimy wyciągnąć to teraz z blachy, odkleić od papieru, spokojnie, z tym się nic nie stanie, to jest zwarta masa. Troszeczkę w tym piekarniku przytrzymajcie dłużej, przy wyłączonym piekarniku, żeby po prostu trochę było chłodne. Jak to jest delikatnie chłodniejsze, to się dużo lepiej z tym pracuje. Przewracamy na drugą stronę, o właśnie na tą stronę, bo zobaczcie, ta strona, która się wypiekała, jest bardziej błyszcząca. Ta jest delikatnie, wiecie, taka delikatnie od oleju, ponieważ sera się tam wytapiają te tłuszcze, ale spoko. Teraz farsz. No widzicie, że jest taki bardziej suchy ten farsz. Jeszcze jest gorący i tym się nie przejmujcie, może być gorący. I wykładamy go tutaj właśnie. Zobaczcie. Wszystko paruje, że nic nie widać w kamerze, ale to nic. Zaraz zobaczycie, jak to... Wszystkiego nie wkładałem. I teraz tak, jeszcze zobaczcie jedną sprawę. Właśnie do tego miejsca, gdzie zaraz wam pokażę. Zobaczcie, jak to rozsmarowuje. Nie rozsmarowuje tego do samej góry. O, tutaj musi zostać taki margines. Do tego miejsca będziemy smarowali, rozsmarowywali nasz farsz. Najważniejsze, żeby do boku był dobrze rozsmarowany. No zobaczcie, jak ja to robię. W ten sposób właśnie. No, posypię jeszcze troszeczkę pietruszką świeżą. To jest natka pietruszki. Dobra, i zawijam. Zawijam i ściśle to musi być zrobione. Wiecie, muszę tym przycisnąć tym ciastem. Spokojnie, że się nic nie stanie, ewentualnie ma lekko papier pęknie, ale to ciasto musi być, to musi być dobrze zwinięte. Zobaczcie, jak ja to robię, widzicie? Aż mi tutaj kawałek głowy tutaj, widzicie, tak tu dociskam. Dobra. No i teraz tak. I teraz ten koniec nieposmarowany jest po to, żeby on był na dole. Bo to, widzicie? O. I teraz zawijamy jeszcze to do papierem. Z jednej i z drugiej strony. Trochę mi tam wypadło, ale to nie nic. Zawsze trochę wypadnie, jak się robi roladę. No i zawijamy ten papierem z jednej strony, z drugiej. Przekładam na blachę. Ze spokojem. Dobra, tylko to trochę posprzątam. O, już jest blacha tutaj z powrotem, widzicie? Tak ta rolada wygląda. Teraz będę ją zapiekał jeszcze raz. Zapiekam ją w 180 stopniach w piekarniku 15 minut. Grzanie, góra... grzanie, przepraszam, dół plus termoobieg. 15 minut jeszcze musimy zapiekać. Dobra, widzimy się za chwilę, jak ją wyciągnę. No i zobaczcie, tak wygląda rolada, ale ja ją muszę teraz zostawić, żeby ona ostygła. No i zobaczcie, tak wygląda ta rolada, ona jeszcze jest ciepła, jeszcze powinna trochę wystygnąć, ale na potrzeby filmu, jak ja to mówię, musimy sprawdzić już teraz, bo nie mogę dłużej czekać. Ona tak wygląda w przekroju, zobaczcie. No i teraz pokroję sobie na talerz takie kawałki. Jak widzicie, jeszcze jest gorąca, jeszcze paruje. Ona będzie dużo bardziej
taka zwięzła, ścisła, jak po prostu chwileczkę ostygnie. No i dobra, teraz spróbujemy. Mówię, jak to ostygnie, to będzie dużo bardziej takie zwięzłe. O. To jest przepyszne. No, ten farsz tutaj pasuje idealnie do tego ciasta serowego. Przepis wam gorąco polecam. Taki zamiennik krokietów do barszczu. Coś innego, coś nowego. A do tego wam powiem, że na zimno to świetnie smakuje, naprawdę. Pozdrawiam was serdecznie i życzę wesołych świąt.